Nasz drogi Ojcze, to dla nas jest wyjątkowa chwila i dobry moment, za który Ci z całego serca dziękujemy, ponieważ będziemy mogli znowu rozważać Twoje Słowo, tak bogate, tak obfite, tak życiodajne. Panie, Ty sam stanąłeś w pewnym momencie na drodze apostoła Pawła i powiedziałeś: nie bój się, ale zwiastuj, głoś słowa, które darzą życiem. Panie, chcemy to wyznać swoimi ustami, że dla nas Słowo Twoje jest życiem, że dla nas ono ma taką wartość. Chcemy być dzisiaj nakarmieni. Ja chcę dzisiaj czerpać z Twojego Słowa, umacniać się w tym trudnym czasie, wzmacniać swoją wiarę, swojego wewnętrznego człowieka. Panie, udziel nam łaski. Wszyscy potrzebujemy Twojej łaski, dobrotliwej ręki, Twojego ducha na ten wieczorny czas. Błogosławimy Twojemu imieniowi i tak dziękujemy Ci za Twe słowo w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Kochani, za chwilkę będziemy już widzieć temat, który jest w zasadzie tematem, o którym chcę mówić dzisiaj coś więcej. Potworne znamie, tak brzmi tytuł tego zwiastowania wieczornego. Niemniej jednak wiemy, przynajmniej ten termin znamy chociażby z nazwy Znamie Bestii. Znamie Bestii. Na ten temat będę chciał dzisiaj coś niecoś powiedzieć. A skąd ten temat i dlaczego tak odbiegłem, zdawałoby się, od tematu przewodniego? Czy pamiętacie, kiedy jeszcze w pewnym momencie, kiedy rozważaliśmy Ewangelię Jana, byliśmy na weselu w Kanie Galilejskiej i tam doszło do jednoznacznego określenia przez Pana Jezusa pewnej relacji ze swoją matką, Marią. Później przenieśliśmy się na chwilkę do tego momentu, kiedy przyszła Maria wraz z braćmi Pana Jezusa i wtedy Pan Jezus powiedział: kimże jest moja matka i kimże są moi bracia? Ci, którzy pełnią wolę Ojca, są moją matką, moją siostrą i moimi braćmi. I wtedy gdzieś tam tak dotknięty byłem, jestem przekonany przez Bożego Ducha, aby mówić o Bożej woli. Bo skoro Pan Jezus mówił, ci, którzy pełnią Bożą wolę, skupiłem się na tym słowie Boża wola. I pamiętacie, podczas jednej niedzieli zwiastowałem na temat Bożej woli. Ale jakoś dałem się temu wszystkiemu ponieść, tym moim rozważaniom, i tak pracował we mnie Boży Duch, że ta Boża wola i w ogóle wola stała się tematem, o którym bardzo często myślę w ostatnim czasie i nawet jest to treścią mojego usługiwania w niektórych miejscach. Byłem na zimowisku w Chodzieży, to jest na północy Polski, i oni zresztą, takie było ich polecenie, abym usługiwał na temat Bożej woli, rozpoznawania Bożej woli. I tam podjąłem się tego tematu, co spowodowało jakieś większe moje rozważania. Boża wola to jest inny temat, ale Bóg nie jest jedyną istotą, która ma wolę. Są też istoty ludzkie, a więc my, którzy mamy wolę. Dlaczego mamy wolę? Dlatego, że Bóg uczynił nas na swoje podobieństwo i na swój obraz. A więc dał nam wolę. Jesteśmy istotami, które dokonują wyborów. O tym mówiłem zresztą wtedy, kiedy zwiastowałem w niedzielę na temat Bożej woli. Ale gdzieś tam w tych swoich rozważaniach pobiegłem do w zasadzie ostatnich wydarzeń w historii ludzkości, a mianowicie do sytuacji, w której ludzie będą przymuszeni albo zobowiązani, albo będą stać przed pewnym wyborem, mianowicie aby przyjąć znamie bestii albo go nie przyjąć. To z kolei, jak rozumiem i spróbuję przejść przez ten temat dzisiaj, spowoduje pewne nieodwracalne skutki w życiu tych ludzi, którzy przyjmą znamie bestii. I na tym się zastanowiłem, ponieważ bracia i siostry, wszyscy dobrze wiemy, każdy z nas, i tak wyznajemy,
że krew Jezusa oczyszcza człowieka z wszystkich grzechów. I nawet jeśli człowiek dzisiaj dokona złego wyboru, upadnie, zgrzeszy, to w cały czas w dalszym ciągu ma drogę wyjścia poprzez krew Jezusa Chrystusa, poprzez obietnicę w pierwszym liście Jana, iż jeśli wyznajemy swoje grzechy, wierny i sprawiedliwy jest Bóg, przede wszystkim wybaczy nam, odpuści nam nasze grzechy, a po drugie oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Ale oto dochodzimy do sytuacji, która jest zaskakująca, ponieważ dochodzimy do sytuacji, która zdaje się być już nieodwracalna w życiu ludzi, którzy przyjmą znamię bestii. Zwróćmy już teraz naszą uwagę na właściwy tekst. Ja zaznaczyłem te słowa, można powiedzieć, kluczowe w całym tym tekście. Być może jest to zbyt mały tekst, miejmy to może otwarte przed naszymi oczami. Ja będę czytał bezpośrednio z tego slajdu. To jest Apokalipsa Jana, 13 rozdział, od 11 do 18 wiersza. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi. Do tego momentu apostoł Jan mówił o zwierzęciu, którego definiujemy jako antychryst. Ale tutaj wprowadza jakby na scenę swoim opisem kogoś innego. Inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich i mówiło jak smok. Jak smok, czyli jak szatan, jak diabeł. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Innymi słowy, jest to jakiś sługa antychrysta. Mówi się o nim prorok niejednokrotnie, ponieważ z tego opisu i z tego, co czyni i co mówi, ten opis świadczy o tym, że jest jakby prorokiem diabelskim, diabelskim prorokiem. Być może będzie pełnił jakąś rolę duchową w tym czasie. Niemniej jednak wróćmy do tekstu. Ono wykonuje wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. I czyni wielkie cuda, tak, że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w ten posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666. Kochani, ponieważ chciałbym skupić swoją uwagę i naszą uwagę najbardziej na tym znamieniu, więc przejdziemy od razu do następnego tekstu z Apokalipsy Jana, który znowu mówi o, albo odwołuje się do znamienia bestii. Tym razem zacytujemy fragment tekstu, który wskazuje na to, co anioł będzie zwiastował, jak będzie ostrzegał ludzi. Czytamy, że trzeci anioł, to jest 14 rozdział od 9 do 11, szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka, a dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia. Idźmy dalej, ponieważ to nie jest jedyne miejsce Apokalipsy Jana, które wspomina owo znamię. Czytamy dalej, że wyszedł kolejny.
jakby inny anioł, ale w tej kolejności, o których tutaj czytamy, a więc wylewania sądu, jest to pierwszy. I wylał czaszę swoją na ziemię. I pojawiły się złośliwe, odrażające wrzody na ludziach mających znamie zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi. I jeszcze jeden fragment. To jest Apokalipsa Jana 19:20. I pojmane na końcu zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, o którym zresztą wspominaliśmy, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamie zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. A więc widzimy, że cała ta myśl o znamieniu bestii jest czymś niezwykle poważnym w Apokalipsie Jana. Jest pewna konsekwencja wydarzeń, to jest strategiczny punkt w dziejach ludzkości. Zostaje nam jeszcze czwarty rozdział, czwarty werset 20 wiersza. I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże. Oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. A więc cała ta myśl na temat znamienia bestii zajmuje swoje miejsce w Apokalipsie Jana. To jest pewne wydarzenie, w które wciągnięta będzie cała ludzkość w tym czasie. I to nie jest jakieś zwykłe wydarzenie. Coś będzie się działo. Czytaliśmy o skutkach, konsekwencjach. Ten punkt w historii ludzkości uruchamia kolejne wydarzenia. Ludzie staną przed wyborem, jak czytaliśmy, i będą tacy, którzy przyjmą znamie i będą tacy, którzy nie przyjmą. Kochani, podzieliłem ten cały wykład na trzy części. System niewolniczy. Chciałbym w kilku słowach powiedzieć o niewoli, ponieważ ja doszukuję się w całej tej historii swego rodzaju niewoli. Kilka słów o wolności człowieka, która została zniewolona. Jak domyślam się, jak wnioskuję z Bożego Słowa, zauważam, że im dalej leci czas, im bardziej zbliżamy się do końca, tym bardziej człowiek się zniewala albo jest zniewalany przez różne rzeczy. Ale niewola jest autentyczna i rzeczywista. Przeciwnik nasz nie śpi i robi wszystko, aby zniewalać ludzkość na swój sposób. Takim najbardziej oczywistym argumentem jest to, iż na powietrzu jest całe mnóstwo demonicznych istot, które lubują się wręcz w zniewalaniu ludzi, w narkotykach, w zniewalaniu od narkotyków, czy różnych innych rzeczy. Można by było wymieniać. A więc przeciwnik nasz nie śpi, działa jakby jego fascynacją, czy czymś, co jego planem i zamiarami jest zniewalać ludzkość za pomocą swoich narzędzi. Drugim punktem będzie, czym jest znamie bestii? I spróbujemy sobie podzielić tą z kolei na dwie części. Czego nie wiemy z Bożego Słowa, albo czego po prostu nie wiemy o znamieniu bestii, ale też i zwrócimy na to uwagę, co wiemy na pewno z Bożego Słowa. Wiele powstało różnych teorii, wielu biblistów, teologów, znawców Słowa Bożego nad tym tematem się zastanawiało i na przestrzeni różnych pokoleń były różne wersje, różne pomysły. Nie ma co się dziwić. Każde pokolenie ma jakąś miarę mądrości, której Bóg udziela ludziom, wszystkim pokoleniom. Ale wiemy też i z nadzieją patrzymy w przyszłe dni i na nasze czasy, ponieważ ciągle autentyczna i rzeczywista i aktualna jest obietnica z Księgi Daniela, iż napisane jest, że w czasach ostatecznych wzrośnie poznanie. A więc wierzymy w to, że i dzisiaj być może coś nowego się na ten temat dowiemy. Na sam koniec chciałbym powiedzieć coś o naturalnych konsekwencjach, które obserwujemy w świecie. Kochani, system niewolniczy, a więc ta pierwsza część tego zwiastowania.
Ktoś kiedyś powiedział, że najlepszy niewolnik to ten, który myśli, że jest wolny. I nie ukrywam tutaj, nie odkryję nic nowego, iż powiem, że wydawałoby się, że żyjemy w świecie, który mocno podkreśla wolność, swobodę. Każdy człowiek jest wolny, żyjemy w wolnym świecie. Niemniej jednak, tak dziwnie skonstruowany jest system, w który jesteśmy wciągnięci, że okazuje się, że pod wieloma względami jesteśmy uzależnieni od pewnych rzeczy, a niejednokrotnie nawet i podświadomie i nieświadomie zniewoleni czymś. Dam kilka przykładów. Na przykład, jesteśmy zmuszeni do posiadania konta bankowego, czyż nie? Każdy jeden człowiek. Czy ktoś chce, czy nie? Być może jeszcze są osoby, które nie mają. Niemniej jednak, jeśli dzisiaj ktoś chce podjąć pracę i zatrudnić się w jakimś przedsiębiorstwie, to czy pierwszym albo jednym z pierwszych dokumentów, który będzie musiał wypełnić, to podanie konta bankowego, bo już żadna firma, albo przynajmniej większość, albo zdecydowana większość nie funkcjonuje na zasadzie wypłacania gotówki, ale przelewami. Więc jest to wymóg każdego, albo nie, może nie każdego, bo nie znam, nie mam takiej wiedzy i mądrości, żeby powiedzieć, że wszystkie firmy tak funkcjonują, ale w branży, w której ja pracuję, z pewnością każda, a więc w branży motoryzacyjnej. Konto bankowe jest absolutną koniecznością, jeśli chodzi o dzisiejsze zarobkowanie. Albo jeśli ktoś chce być studentem, podjąć studia, które są odpłatne, tym bardziej nie da się tego robić za pomocą gotówki. Wszyscy jesteśmy przymuszeni przynajmniej kulturą, sytuacją, przymuszeni wielokrotnie, na przykład do posiadania telefonu. Młodzież przymuszona jest, choć nikt nie powie, musisz mieć, ale wyobraźcie sobie sytuację. Młodzież, która chodzi do szkoły, dostaje zadanie domowe na Facebooku. I teraz jak zrobić zadanie domowe, które nauczyciel wystawił w mediach społecznościowych, na zamkniętej grupie facebookowej, jeżeli młody człowiek tego nie ma? Więc sytuacja przymusza do tego, aby mieć telefon komórkowy. I znowu, czy chcę, czy nie, muszę go mieć. Są oczywiście ludzie, którzy w dalszym ciągu stronią od telefonu komórkowego, ale w dzisiejszym szalonym świecie szybko się przekonają, że jest to coś, co po prostu trzeba mieć. Chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę, na pewną obserwację. Ja mam telefon komórkowy i poczyniłem pewną obserwację mojego zachowania z tym telefonem. I zadałem sobie pytanie. Czy częściej sięgam po ten telefon, bo on mi każe sięgnąć? Czy częściej sięgam po niego, bo ja chcę po niego sięgnąć? Teraz musimy zadać sobie to pytanie. Właśnie przed chwilką mi zawibrował telefon. Teraz, dosłownie w tym momencie. I teraz widzicie, on mnie zmusza do reakcji. No teraz tego nie zrobię, ale gdybym nie zwiastował teraz słowa, gdybym nie prowadził wykładu, to z pewnością bym po niego sięgnął. A więc on mnie zmusza do reakcji, czyż nie? On na mnie wpływa. To on będzie się odzywał, kiedy ktoś dzwoni, to on będzie mnie tam przymuszał do tego, kiedy jakaś wiadomość przyjdzie i tak dalej, i tak dalej. Setki powiadomień na dzień o różnych rzeczach będą przychodzić, aby tylko po to, żebym spojrzał i tak dalej. Jest to swego rodzaju wpływanie na moje funkcjonowanie, na moje postępowanie, na moje funkcjonowanie. Wszyscy o tym wiemy, a jeśli nie, to powinniśmy się uprzytomniać i gdzieś tam coraz bardziej sobie uświadamiać, iż jesteśmy podsłuchiwani przez nasze telefony komórkowe, obserwowani niejednokrotnie. Takie przypadki, iż rozmawia dwie osoby rozmawiają ze sobą o jakichś samochodach, o jakichś markach i za chwilę jedna osoba bierze telefon, żeby wstukać w Google i wyszukać coś i okazuje się, że ten samochód, o którym rozmawiali, zaraz się wyświetla jako pierwszy.
To są przypadki nagminne. To są pewne mechanizmy, które funkcjonują w wyszukiwarkach, w internecie, które mają na celu dostosować treść do jak najbardziej pod użytkownika. A więc jesteśmy podsłuchiwani, niejednokrotnie obserwowani, śledzeni w internecie. Którakolwiek siostra, powiem, być może teraz uczepię się siostry, poszukiwała wymarzonych butów w sklepie internetowym, doskonale wie, że jeśli tylko zamknęła stronę ze sklepem i otworzyła inną, to bardzo często ta strona zaraz była przepełniona reklamami z czym? Z butami. Tak się dzieje, to nie jest nic nowego, nic też innego. To są mechanizmy, algorytmy, które funkcjonują w internecie tylko po to, żeby śledzić ciebie i dostosować treść, którą będziesz obserwować, tak, aby zainteresować cię i dostarczyć ci dokładnie to, czego chcesz. A więc żyjemy w takim świecie, gdzie tego rodzaju praktyki są nagminne. Większość z nas, wchodząc na stronę, akceptuje tak zwane ciasteczka albo cookie, pliki cookie, które mają na celu zapamiętać nasze wybory i w przyszłości dostosowywać treści do naszych jakichś tam preferencji. Czy człowiek jest zatem wolny w świecie, w którym żyjemy? Musimy sobie sami odpowiedzieć i wielu filozofów nad tym się zastanawiało. Skoro wolność jest jedną z największych aspiracji człowieka, wielu, wielu ludzi, poetów i filozofów zastanawiało się niejednokrotnie nad tym tematem, ale my nie będziemy filozofować, tylko spojrzymy do Bożego Słowa. Co Boże Słowo mówi na temat wolności człowieka? Aby się przekonać, musimy otworzyć list do Rzymian, 6 rozdział 17-23, który mówi o wolności i nie stawia jakby, czy nie tej wolności raczej nie podkreśla, a raczej podkreśla coś innego, coś przeciwnego. Czytajmy. Lecz Bogu niech będą dzięki, mówi apostoł Paweł, że gdy jeszcze byliście niewolnikami grzechu. To jest zupełnie odmienny stan. Wolność, a niewola to są przeciwstawne zupełnie stany, jeśli można to tak nazwać. Niewola nie ma nic wspólnego z wolnością. W tym wypadku, mówi apostoł Paweł, niewolnikami grzechu. Gdy byliście jeszcze niewolnikami grzechu, a więc ci ludzie byli kiedyś, ale już nie są, co się wtedy działo? Co się wtedy stało? Całym sercem poszliście za tego rodzaju nauką, z którą was też zapoznano, innymi słowy, za Ewangelią, za tym poselstwem, które to sprawiło, że co się stało z człowiekiem? Wyzwolony został od grzechu. A więc jeśli mowa o jakiejkolwiek wolności, to dopiero w momencie, kiedy człowiek pójdzie za Ewangelią. Innymi słowy, kiedy uwierzy w Jezusa, kiedy się narodzi na nowo, kiedy powierzy mu swoje życie. I wtedy staliście się niewolnikami sprawiedliwości z kolei. Pozwólcie, mówi apostoł Paweł, aby wyjaśnić sprawę nieco jaśniej, że użyję przykładu z życia ze względu na słabość waszego ciała. Otóż jak oddawaliście wasze członki w niewolę nieczystości i bezprawia dla jego popełniania, tak teraz oddawajcie wasze członki w niewolę sprawiedliwości dla uświęcenia. Bo gdy służyliście w niewoli grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości. Innymi słowy, apostoł Paweł mówi, iż człowiek jest w niewoli grzechu, jest niewolnikiem grzechu. Jest jeszcze jeden fragment z tego samego listu, z 8 rozdziału, czytamy: uważam przy tym, że teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić, bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia się synów Boga. Gdyż stworzenie zostało poddane marności, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo, podkreślam, stworzenie zostanie wyzwolone z niewoli, chwalebną wolność dzieci Boga, dzieci Boży. A więc, czy człowiek jest wolny w biblijnym znaczeniu, czy na podstawie nauki Nowego Testamentu? Niestety nie. Człowiek stał się niewolnikiem grzechu. Niewolnikiem grzechu. A ten stan jest bardzo, bardzo... Ten stan powoduje pewne skutki. Wpływa na decyzje. Wpływa na wybory.
powoduje, że człowiek czyni określone rzeczy. Jak to się stało? Wiemy dobrze, że przez upadek Adama wszyscy zgrzeszyli. Mówi o tym znowu list do Rzymian, 5 rozdział, 12 wiersz. Dlatego jak przez jednego człowieka wszedł na świat grzech, a jako skutek grzechu śmierć, tak też śmierć dotknęła wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy zgrzeszyli. W historii Kościoła wiele, wiele czasu i wielu ludzi poświęciło na to, aby zastanawiać się, jak bardzo grzech Adama i Ewy, pierwszych ludzi, wpłynął na ludzi późniejszych, czy raczej w ogóle nie wpłynął. I byli tacy, którzy uważali, że to, co zrobił Adam, skutkuje tylko i wyłącznie na Adama, a reszta ludzi czyni tylko podobnie, czyli poprzez naśladowanie czyni to samo. Ale to, co uczynił Adam, w żaden sposób nie poskutkowało na resztę ludzi, czy na dalsze pokolenia. Niemniej jednak wydaje mi się, tak jest moje przekonanie na podstawie lektury Bożego Słowa, że jest wręcz przeciwnie, że to, co stało się w ogrodzie Eden, a więc tamten pierwszy grzech, wpłynął na wszystkich ludzi. A więc przez jednego człowieka wszedł na świat grzech. Wobec tego wszyscy zgrzeszyli, więc wszyscy stali się grzesznikami. Dalszy fragment tego rozdziału mówi o tym jaśniej, na pewno napotkamy go podczas tych slajdów. Całe ciało, umysł, wola ludzka zostały jakby zainfekowane grzechem. Do tego stopnia, iż ludzie kierują się pożądliwością swojego serca. Dokonują wyborów na podstawie pożądliwości swojego serca, często egoistycznie, często aby zadowolić samego siebie, i w ten sposób funkcjonują dzisiaj w świecie, i Nowy Testament dlatego nazywa ludzi niewolnikami grzechu. Ponieważ jakby ta natura grzeszna, którą mamy w spadku po pierwszym grzechu, powoduje takie owoce w nas, ludziach. Zwróćmy przez chwilkę nasze myśli na humanistyczny pogląd tego tematu, bo wszyscy, zarówno świeccy ludzie, jak i duchowi, wiedzą, że przestępstwa istnieją. Każdy wie. Nikt nie próbuje gdzieś tam zamiatać pod dywan. Wszyscy wiemy, że istnieje coś takiego jak gwałt, mord, pijaństwo, zabijanie, przekleństwa i tak dalej, wszyscy. Tylko że humaniści troszkę inaczej to wszystko definiują, a zwłaszcza inaczej definiują człowieka w tym całym zamieszaniu. Przede wszystkim według humanistów człowiek jest z natury dobry. Z natury jest dobry. Czyli rodzi się jako dobra istota. Ale później się rzeczy zaczynają komplikować, czy komplikują się. Rdzeń człowieka, więc ten centrum, rdzeń jest dobry. Ale później dzieje się coś złego i zło jest jakby powierzchowne, czyli rzeczami, które funkcjonują na powierzchni. Spróbowałem to zobrazować na takim bardzo prostym wykresie. To jest cała istota ludzka i humanizm stwierdzi, że ten rdzeń jest dobry. Jest dobry, wszystko jest w porządku. Jeżeli coś się dzieje w życiu nie tak, jak powinno być, to wszystko jest takie powierzchowne i z tym w zasadzie da się jakoś żyć albo przynajmniej jakoś sobie poradzić. Dlatego humanizm zakłada, czy chce, czy doprowadza do tego, żeby wprowadzić tak zwany system naprawczy. Robić coś, aby poprawiać funkcjonowanie i sytuację na ziemi poprzez chociażby jakieś polepszenie edukacji, jakieś ustawy, jakieś tam różne zabiegi, aby wykorzenić albo usuwać przestępstwa jakieś, na przykład morderstwa, kradzieże i tak dalej. A więc zło to przestępstwo, które można wykluczyć działaniami naprawczymi. Tak zakłada humanizm. Ale jak zakłada Biblia? Bo muszę stwierdzić, że jest to zupełnie przeciwna nauka biblijnej nauce. Po pierwsze, rdzeń człowieka, czytaliśmy o tym, wpadł w niewolę grzechu. A kiedy mówię rdzeń, bo to jest takie dosyć ciężkie słowo, czy wiemy, co Biblia określa jako centrum człowieka? Serce. Serce. Rdzeń to serce, a Biblia na sercu nie pozostawia suchej nitki.
Wszyscy o tym, myślę, że wiemy. Przytoczmy kilka fragmentów. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. To jest ten rdzeń, to centrum. Inny fragment. Z serca bowiem przychodzą złe myśli. Pan Jezus to wyraźnie określił. To nie jest powierzchowna sprawa. Te wszystkie złe rzeczy, jak złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa, to nie dryfuje tak po powierzchni ludzkiej istoty. To się skądś bierze. Skąd? Pan Jezus mówi, z serca. Z serca to wychodzi. Kolejny fragment, myślę, że bardzo, bardzo ciekawy z Księgi Jeremiasza. Zdradliwe jest serce. Zdradliwe jest serce bardziej niż wszystko inne. I to jest ciekawe słowo. Nieuleczalnie chore. Nieuleczalnie chore. Myślę, że właśnie wspomniani humaniści czy humanizm tutaj by miał z tym problem. Nieuleczalnie chore. Kto zdoła je poznać? A więc człowiek nie jest... I to jest bardzo ciekawe zdanie. I zaraz podeprzę je fragmentem. Zapamiętajmy je. Dla mnie jest ono bardzo, bardzo istotne w całym tym wykładzie. Człowiek nie jest grzesznikiem dlatego, że grzeszy, ale w myśl Bożego Słowa grzeszy dlatego, że jest grzesznikiem. Dlatego, że tak się urodził każdy człowiek jako grzesznik. Skąd o tym wiemy i skąd to wzięliśmy? Czytamy z listu do Rzymian. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami. Adam zgrzeszył i okazuje się, że wszyscy stali się grzesznikami. Ale, mówi apostoł Paweł dalej, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się sprawiedliwymi. Więc Biblia przedstawia sytuację zupełnie odwrotnie. Rdzeń jest zainfekowany, jest grzeszny, jest poprzez upadek Adamowy jest zainfekowany, zatruty grzechem, jest jakby w niewoli grzechu. A to produkuje, jak mówi Pan Jezus, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa i tak dalej, i tak dalej. Więc, bracia i siostry, nikt z nas nie potrzebuje poprawek w życiu, jakichś łatek na swoim zachowaniu czy na swojej moralności. Gdzieś tam trzeba zatuszować, gdzieś tam trzeba przykryć. Nie! Wszyscy ludzie potrzebują czegoś zupełnie innego. Czego? Niezbędna jest odnowa. Zrodzenie na nowo. Odrodzenie człowieka. Skąd o tym wiemy? Ten sam fragment z Księgi Jeremiasza, który łączy się z tym fragmentem z nieuleczalnie chore serce. Później kilka wersetów dalej Jeremiasz mówi w nawiązaniu do nieuleczalnego serca, mówi tak: uzdrów mnie, Panie, a będę zdrowy. Jakby mówiąc, moje serce jest nieuleczalne, ale Jeremiasz mówi, ale Ty, jeśli je uzdrowisz, to będę zdrowy. Jeśli Ty to uczynisz, to będę zdrowy. A więc na ludzki sposób nie da się uleczyć serca człowieka, ale co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. Bo wiemy o tym, iż Boża obietnica brzmi, dam wam serce nowe. Nowe serce. Nowego ducha włożę w wasze wnętrza, usunę z was serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Więc tak Biblia stawia sprawę, jeśli chodzi o wolność i niewolę człowieka. Czy o wolność człowieka. Wszyscy myślą, że są wolni, tak? Spytajmy sąsiadów, spytajmy ludzi z naszego otoczenia. Oni wszyscy uważają, że są wolni. Mają całkowitą wolność. Ale Biblia stawia sprawę zupełnie inaczej. Mówiąc, że ci, którzy są poza Chrystusem, nieodrodzeni, nienawróceni, nie mający żywej wiary w Jezusa Chrystusa, są niewolnikami grzechu. To żadna wolność, tylko można powiedzieć taka zamydlona wolność. Diabłu o to się z pewnością rozchodzi, aby człowiek myślał, że jest wolny, ale pozostawał niewolnikiem grzechu. Ręczej zapewniam, że kto się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego, mówi Pan Jezus, wyraźnie mówiąc, że człowiek potrzebuje odrodzenia, zrodzenia na nowo, nie jakiejś poprawki w życiu, nie tego samego w dalszym ciągu, tylko z jakimiś ulepszeniami, ale nowego
odrodzenia przez Ducha Bożego, odnowy człowieka. Dlatego z całą powagą zwiastujemy Ewangelię, gdziekolwiek jest nam to dane zwiastować, będziemy zwiastować Ewangelię Jezusa Chrystusa, bo to jest droga do wolności. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, mówi Pan Jezus. I mówi to w kontekście, mówiąc czy rozmawiając z Żydami, można powiedzieć, z autorytetami religijnymi tamtych czasów, a oni się zarzekali, my nigdy w niewoli nie byliśmy. Jakże możesz nam mówić, że wolni będziemy? Nigdy nikomu nie służyliśmy. I na końcu Pan Jezus mówił, jesteście niewolnikami. Diabłu służycie. Już to parafrazuję, ale w ten sposób to określa. Więc poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Więc jeśli potrzebujesz wyswobodzenia, to znaczy, że jesteś w niewoli. Kochani, idźmy dalej. Czym jest pieczęć potwora, znamie bestii? Nazwałem to troszkę inaczej, żeby troszkę jakby pobudzić nas do myślenia, ponieważ zwykle używamy tych samych terminów, ale to nic nie szkodzi. Czego nie wiemy na pewno o znamieniu bestii? Bo do tego zmierzam w tym wykładzie. Nie wiemy na pewno na temat specyfikacji tego czegoś. Czym to będzie? Wielu kiedyś myślało, jeszcze myślę, że do dzisiaj wielu chrześcijan czyta książki Pozostawieni. Taka seria chyba 12 tomów czy 10, już nie pamiętam, ja całą przeczytałem serię. Tam to było przedstawione jako tatuaż. I wielu w ten sposób do tego podchodziło. Jakiś już dobry czas temu, może z 10 lat temu, można powiedzieć tak, przefrunęła przez kościoły i przez różne zwiastowania i zrozumienia, iż może to być chip jakiś. Jakiś chip, jakieś urządzenie gdzieś wszczepione w podskórę na rękę czy na czole. Może jakieś urządzenie to być, a może cały system. Nie wiemy tego na pewno. Im dłużej żyjemy, tym bardziej ten temat jaśniejszy się dla nas staje. Tak, ale na tą chwilę nie jesteśmy pewni. I na próżno strzelać gdzieś tam na oślep i mówić, tak na pewno to będzie to. Nie wiemy, jakie będą szczegółowe konsekwencje, wpływ na zdrowie fizyczne, choć Biblia mówi, że w pewnym momencie będzie kara w postaci złośliwych wrzodów. Ale nie jesteśmy pewni, w jaki sposób to będzie prowadziło interakcję z naszym ciałem, z naszym organizmem, nie wiemy. To wszystko jest kwestia wyobraźni na tą chwilę. Czy będzie miało jakieś skutki psychiczne? Nie wiemy. Możemy się tego domyślać. Nie wiemy też, jaki będzie dokładny czas, kiedy to będzie, kiedy to się stanie. Można by było powiedzieć za apostołem Pawłem, iż nie nastanie pierwiej, gdy się nie objawi chociażby antychryst i jego prorok fałszywy, no bo to będzie z nimi związane. Ale dokładnego czasu nie jesteśmy w stanie określić, stwierdzić. Ale co wiemy, jeśli chodzi o ten temat? Co wiemy na pewno? Po pierwsze, wiemy, że ma dotyczyć wszystkich ludzi. I to jest niezwykła podpowiedź, bracia i siostry. Niezwykła podpowiedź. Ja celowo, kiedy wyświetlałem ten fragment na pierwszym slajdzie, zaznaczyłem pogrubionym tekstem wszyscy, ubodzy i bogaci, mali i wielcy, wszyscy. To jest ogromna podpowiedź. Dlaczego? Dlatego, że również wiemy, iż będzie to powiązane z systemem płatniczym, finansowym. Czytaliśmy o tym, że będzie to związane z tym, iż ktoś będzie mógł płacić i sprzedawać i kupować. Będą mogły mieć miejsce transakcje jakieś. Wiemy, że również może zaistnieć pewnego rodzaju blokada tej transakcji, jeśli ktoś nie będzie miał albo zablokowane możliwości płacenia czy kupowania i sprzedaży. Innymi słowy, ktoś będzie jakby pozostawał poza pewnym systemem, który będzie funkcjonował. Albo ktoś zostanie wciągnięty w system, albo nie. I tą bramą do wciągnięcia w ten system, globalny system ogarniający wszystkich ludzi, związany z finansami, będzie tą bramą będzie to znamie. Cokolwiek to jest, ale to znamie. Więc to są podpowiedzi, które nam już nas naprowadzają. I kolejna rzecz, na którą ja zwracam uwagę i to stało się
praktycznie tym haczykiem, który uruchomił moje rozważania nad tym tematem. Zaskakuje mnie, naprawdę mnie zaskakuje to, iż ten tekst i cała ta sytuacja wskazuje na to, iż ludzie nie będą mieć odwrotu. Nie będzie możliwości zawrócić. Tak jakby już nie mogli, albo nie chcieli, albo nigdy nawet już o tym nie pomyśleli, że można wrócić. Do czego zmierzam? Jeśli mówimy o znamieniu bestii, to w tych wszystkich argumentach, w tych wszystkich elementach, które przed chwilką przedstawiłem, chciałbym podzielić się z wami moim rozumieniem tego tematu. Jeżeli ja zaobserwuję jakieś wyjątkowe osiągnięcia, bardzo odważne kroki i zdobycze naukowe i technologiczne w czterech dziedzinach, to mogę się spodziewać, że cały ten temat staje się bardzo bliski. Jakie to są te cztery dziedziny, o których mówię? Na podstawie tych wszystkich rzeczy, o których powiedziałem, że wiemy o znamieniu bestii. Po pierwsze, globalny internet dostępny dla wszystkich ludzi. To jest rzecz absolutnie kluczowa, aby znamie bestii mogło zafunkcjonować wszędzie. Dlaczego? Dlatego, że znamie bestii jawi się jako system, do którego włączeni będą wszyscy ludzie albo poza. Nie wiem, czy wiecie, ale do dzisiaj 51% ludzi na Ziemi nie ma jeszcze dostępu do internetu. 51% to całkiem spory procent. W Polsce jest to około 20% ludzi, którzy jeszcze nie mają możliwości się podpiąć do internetu czy podłączyć do internetu z różnych przyczyn. Czasem to jest sytuacja rodzinna, domowa, a czasem to są takie miejsca, w których po prostu nie jest ten internet dostępny. A więc to jest pierwsza rzecz. Jeżeli ja będę obserwował, że ta dziedzina, więc globalny internet wszędzie, będzie na wyciągnięcie ręki, to znaczy, że są to solidne kroki, aby ten system, który wciągnie wszystkich ludzi, jest na horyzoncie i to bardzo blisko. To jest jeden element. Drugi. Jeżeli zauważy, że w świecie transakcji, płacenia będzie jakby wielki boom albo wielki postęp zachodził, coraz to dziwne, lepsze, szybsze, bezpieczniejsze, łatwiejsze metody płacenia, to mogę wiedzieć, że są to kolejne kroki w stronę znamienia bestii. A więc jeżeli będą takie jakby zachodzić zmiany, aby udostępnić jak najszerszemu gronu możliwość bezgotówkowych transakcji w różnych walutach dla wszystkich ludzi i w konsekwencji nawet wykluczenie gotówki z obiegu, wtedy mogę wiedzieć, tak, to jest już na horyzoncie. Kolejny element, który buduje moje zrozumienie całego tematu. Jeżeli zaistnieje jakiś boom, jakiś niezwykły postęp w dziedzinie próby kontroli umysłu człowieka za pomocą jakichś urządzeń technologicznych, wtedy będę wiedział, że jest to już bardzo bliskie. Dlaczego? Dlatego, że wiem, że kiedy będzie zachodzić jakaś możliwość i postęp technologiczny w dziedzinie kontroli umysłu, chęci, wyborów, sterowania jakby ludźmi, wtedy będę wiedział, czy będę mógł obserwować, aha, być może jest to jedno z narzędzi całego tego czegoś, o czym dzisiaj mówimy. Bo ciągle mnie zastanawia, w jaki sposób ci ludzie dojdą do momentu, w którym nie ma drogi wyjścia. Nie będą chcieli, nie będą już nigdy mieć możliwości zawołać, Panie Jezu, zbłądziłem. To mnie bardzo zastanawia. Po raz pierwszy w historii takie coś się dzieje. No i w konsekwencji, jeżeli zauważę, że istnieje jakiś ogromny postęp, tak zwany w dziedzinie robotyzacji oraz sztucznej inteligencji, to będę wiedział, że jest to naprawdę już powoli na wyciągnięcie ręki. Staje się to technologicznie możliwe. A więc są to cztery elementy, które obserwuję z wielkim zaciekawieniem i pozostaje mi zadać pytanie wam. Jak myślicie? Czy te cztery elementy to są ciągle tematy z daleka, gdzieś za siedmiu mórz, czy to jest coś, co się dzieje na naszych oczach i wobec czego widzimy ogromny postęp i jakąś
niesamowicie fantastyczną fascynację wielu ludzi na obliczu całej Ziemi, którzy się tym zajmują. Muszę powiedzieć, że ja oglądam w tych czterech dziedzinach z pewnością wielki boom. Po pierwsze, jeśli chodzi o globalny internet, mówiłem już nieraz o tym, spoglądam na firmę SpaceX i śledzę ich starty rakiet. Praktycznie, jeśli tylko to jest możliwe, na żywo oglądam, jak wynoszą kolejne ładunki na orbitę. Nie wiem, czy wiecie, że firma SpaceX uruchomiła jakiś czas temu taki projekt Starlink się nazywa. I już około 300 satelitów znajduje się na orbicie. Do 2027 ma być ich 12 tysięcy na orbicie. O co chodzi? Chodzi o to, i to już jest zaklepane, w tym kierunku już się idzie, poparte i teraz kolejne starty i wynoszenie satelitów. Nie wiem, czy obserwujecie z zaciekawieniem nocne niebo, ale na zachodnim niebie, przy zachodzie słońca, już jak się robi ciemno, można zauważyć taki sznur punkcików, które w jednym kierunku się poruszają. To jest ten program Starlink. One się tam powoli zaczynają na swoje orbity ustawiać. O co chodzi? Chodzi o to, żeby stworzyć siatkę satelitów, które będą krążyć wokół Ziemi i w ten sposób internet będzie udostępniony w każdym jednym miejscu na całej Ziemi. Taki jest cel. I to się dzieje na naszych oczach. Więc już za niedługo wszędzie będzie możliwe podpięcie do internetu. Wszędzie będzie możliwe. Gdziekolwiek człowiek się na obliczu Ziemi znajdzie. Wszędzie. Niesamowicie sprawnie im to wszystko idzie. Jeśli chodzi o jakieś tam sprawy finansowe i płatnicze, czy widzimy jakiś postęp w tej dziedzinie? Do jakiegoś czasu karta to był szczyt technologiczny. Dzisiaj płacimy telefonem, płacimy blikiem, płacimy zegarkiem, płacimy nawet obrączką, nie wiem czy wiecie, można zapłacić, są już takie połączone z telefonem, bluetoothem, gdzie można zapłacić. Niektórzy już dali sobie wszczepić chip, którym też płacą. Różne metody przeróżniste, tylko po to, aby gdzieś kierować w tą stronę cały ten system, aby w końcu wykluczyć gotówkę z obiegu. No bo jeśli jest gotówka, to nie ma kontroli, czyż nie? A jeśli nie ma gotówki, to z kolei wszystko wiadomo, kto za co, gdzie płaci. Na każdym koncie bankowym w szanujących się bankach można zobaczyć pełną statystykę. Na paliwo, na żywność, na opłaty domowe, na rozrywkę, na restaurację i tak dalej. Można sobie to wszystko zobaczyć. Jeśli ty to widzisz, to również i inni to widzą. Kochani, jeśli chodzi o sterowanie myślami, jakiś czas temu firma NextMind wypuściła takie urządzonko i prawdopodobnie w tym roku będzie już można kupić w połączeniu z telewizorem, w którym to zakładamy taką opaseczkę na głowę. Tu jest takie kółko z tyłu, dlatego że z tyłu mózgu jest płat odpowiadający za wizualizację, a więc nasze oczy połączone są z tym tylnym płatem. Tam się wizualizują rzeczy, które widzimy oczami. Tam, to jest ta część mózgu, która za to odpowiada, z tyłu. Więc ktoś wpadł na pomysł, aby wypuścić takie urządzenie, które odczytuje te sygnały, które mają miejsce w mózgu i te rzeczy, które wizualizują się w tym płacie mózgowym, to urządzenie odczytuje tak, do takiego stopnia, że jeśli się skupiasz na tym okrągłym zegarze, ja muszę się na nim skupić, bo za chwilę muszę kończyć, więc jeżeli skupiasz się na tym okrągłym zegarze, to ten okrąg wizualizuje się w twoim płacie z tyłu i to urządzenie jest w stanie to wyłapać, więc to urządzenie rejestruje, że patrzysz na koło, więc to urządzenie wysyła sygnał do telewizora, bo tam w którymś rogu jest koło, które oznacza guzik następny program na przykład. Więc to urządzenie wysyła sygnał za pomocą, oczywiście bezprzewodowo do telewizora, naciśnij ten guzik. I naciska ten guzik i przełącza się na następny program. Zrobiłeś to tylko i wyłącznie za pomocą swoich myśli. Rozumiemy, o co chodzi? A więc muszę się skupić na tym moim telewizorze na pewnym kształcie, na trójkącie, który oznacza play, czyli start, puść. Jeśli się tylko na tym skupię, to telewizor włączy. Tak działa to urządzenie. Ale
kolejna firma, Neuralink, idzie o krok dalej. Postanawia wszczepić do mózgu taką siateczkę bardzo cienkich nitek, takich połączeń, które mają na celu rejestrować wszystkie sygnały, które mają miejsce w mózgu, aby można było wyciągnąć telefon i tylko pomyśleć o tym, że chce napisać SMS-a o treści jakiejś i ten telefon to zrobi za pomocą myśli. No, to się testuje, to się dzieje, to wszystko nie jest czarna magia ani science fiction, to wszystko jest jak najbardziej aktualne i to się dzieje. Tylko ja powiem wam, bracia, tak i siostry, wszystko ma swoje dwie strony. Dwie strony medalu. Jeżeli ja będę w stanie za pomocą myśli coś kontrolować, to uważam, tak jest moje przekonanie, że coś będzie mogło kontrolować mnie. I później możemy się zastanawiać, dlaczego ja tak bardzo chcę kupić tę markę samochodu, a nie inną. Bo może dojdzie do takich czasów, że coś będzie wpływało tak na umysły ludzi, że oni będą dokonywać wyborów, które tak naprawdę nie są ich wyborami. A może to jest właśnie krok i otwarcie drzwi do tego, o czym dzisiaj mówimy, do takiego stopnia, że jeśli przyjmiesz to znamie bestii, to nie będzie odwrotu, bo już nigdy nie będziesz w stanie nawet pomyśleć o tym, żeby się nawrócić, albo zawrócić, albo odwrócić bieg wydarzeń. Może, nie wiem, to jest spekulacja, ale zastanawia mnie ta niemożność odwrotu w tym całym zdarzeniu. To mnie intryguje, nad tym ciągle myślę. Kochani, oto postać, która przoduje dzisiaj, jeśli chodzi o technologię. Praktycznie wszystko, o czym tutaj powiedziałem, to jest jego dzieło. Firma SpaceX i globalna sieć internetowa, PayPal, jeśli chodzi o formy płatności, Neuralink, on jest tutaj człowiekiem. Myślę, że wiemy, kto to jest. Elon Musk, człowiek, który zrewolucjonizował wiele dziedzin na tą chwilę, jest młodym człowiekiem, ale powiadają media i szanujące się publikacje, że jest to najważniejsza osobistość w dziedzinie technologii na dzień dzisiejszy. Człowiek, który zmienia świat na naszych oczach. Wprowadzenie elektrycznych aut, firma Tesla, to jest jego firma. Rewolucja, jeśli chodzi o kosmiczną dziedzinę. Media mówią o nim technologiczny Jezus. To też już nam coś powinno mówić, jak się go traktuje. Wprowadził rewolucję motoryzacyjną. Rewolucja kosmiczna, to jest człowiek, który... Nigdy wcześniej to nie było możliwe. Rakiety, czy te wynoszące rakiety, które później odłączały się zwykle i lądowały sobie w oceanie, tak już na, można powiedzieć, na dno leciały. Jego firma spowodowała, że te rakiety sobie z powrotem wracają na miejsce startowe. Lądują sobie pionowo i można je ponownie wykorzystać. No i inne różne pomysły. Także rewolucja na skalę światową, rewolucja internetowa. Nikt wcześniej nie zakładał takiego ambitnego planu jak 12 tysięcy satelitów dookoła krążących Ziemi. On już to robi. Niedawno wystartowała szósta rakieta, oglądałem ten start również. Jeśli chodzi o to wyniesienie satelitów, stał się człowiekiem, który ma największą własność w kosmosie na tą chwilę. Nikt więcej rzeczy nie ma w kosmosie niż on. Rewolucja w dziedzinie sterowania za pomocą myśli również jest na jego koncie. On bardzo ambitnie patrzy w przyszłość. Nie chcę mówić o nim cokolwiek, co mogłoby być nietrafne, ale od jakiegoś czasu obserwuję tego człowieka, jego poczynania. I muszę powiedzieć tak, jeżeli znamie bestii musi być z pewnością połączony z globalnym internetem, to wydaje mi się, że jego postępy, jego aktywność i jego działania jest jakimś tam krokiem w tym celu. Nie wiem, kim on jest i jakie jest jego wnętrze, jakie ma serce i tak dalej, nie mam pojęcia. Ale to, co on robi, w jakim kierunku idzie i co się dzieje, pokazuje mi, jak wiele w tej dziedzinie się dzieje na naszych oczach. Kochani, wszyscy kochamy postęp technologiczny. Tacy jesteśmy. Ja zmierzam już do końca. Troszkę jeszcze cierpliwości bardzo proszę, ponieważ już zamykam to zwiastowanie, a to są bardzo ważne dla mnie jeszcze myśli. Wszyscy kochamy postęp technologiczny. Niezwykle to lubimy.
szczególnie my młodzi. Jeżeli wychodzi nowy iPhone albo nowy telefon, słuchamy o nim, czekamy na premierę, chcemy czegoś szybszego, lepszego, czegoś bezpieczniejszego, z nowinkami i tak dalej. Wiecie, kiedy wychodzą premiery urządzeń nowych, ludzie stoją w kolejkach. I chociaż wszyscy to wiedzą, że pierwsza cena jest zawsze wywindowana bardzo wysoko, to i tak wszyscy stoją w kolejkach. Mało kto czeka cierpliwie na spadek cen. Mało kto. Każdy się wręcz potyka o ludzi innych w pędzie za tym, żeby mieć nową konsolę do gry, bo ona jest lepsza, szybsza i potężniejsza. Nowy komputer czy nowe jakieś technologie. Jeżeli powstają telefony, które już nie trzeba jakichś wzorów rysować, nie trzeba pamiętać tego nieszczęsnego pinu do wszystkiego, tylko można przyłożyć palec, żeby odblokować za pomocą linii papilarnej. Wiele osób o tym marzyło i marzy i chce. Telefon, który czyta twarz, no wystarczy popatrzeć i mam odblokowane. Żaden złodziej mi nie odblokuje telefonu. Każdy to chce. Nowości. Każdy tego chce. Nowy samochód, który sam będzie parkował. W końcu na osiedlu nie będę miał porysowanego auta. Sam mi zaparkuje. Wszyscy na to czekamy. Każdy z nas jest spragniony nowinek i postępu. Szczególnie w młodym pokoleniu. Szybciej, łatwiej, intuicyjnie, bezpieczniej. To jest to, na co czekamy i czego pragniemy my, pokolenie XXI wieku. Zachwycają nas nowe sposoby płatności, tak jak wspomniałem, karta, blik, telefon, zegarek i tak dalej. Sam korzystam z płatności telefonem i cieszę się z tego, że już nie muszę portfela nosić, tylko telefon przyłożę do terminala. Obrączki jeszcze nie mam takiej, żeby płacić i myślę, że oszczędzę sobie takiego zamiaru. Lepszy telefon, lepszy komputer, lepszy samochód, to wszystko chcemy i naturalnie tego pragniemy, każdy z nas. Więc pozwólcie, że postawię pewien wniosek, bardzo odważny, ale wydaje mi się, może nawet szalony, ale wydaje mi się, że tak to będzie wyglądać. Znamie bestii jawi mi się jako postęp technologiczny. Znamie bestii, cokolwiek to będzie, będzie miało związek z ogromnym postępem technologicznym, szczególnie w dziedzinie płatności. O tym wiemy. Może bardzo szybko, w każdej walucie, bezbłędnie, bez problemów i tak dalej. Wszyscy pędzą za nowinkami, więc postawię pewną tezę. Nikt ludzi nie zmusi do przyjęcia znamienia. Ludzie sami o to będą prosić. I sami będą pragnęli. Sami będą chcieli. Dlaczego? Dlatego, że to będzie bardzo technologicznie atrakcyjne. I w ogóle modne i atrakcyjne dla ludzi. Taka jest moja teza, takie jest moje zrozumienie. Niemniej jednak, my wiemy, że my mamy inną rzeczywistość i inną przyszłość przed nami. Wiemy, że cokolwiek to będzie i wierzę, że Pan Bóg będzie Kościół napełniał mądrością i wiedzą, tak, iż Kościół będzie zdolny rozpoznać sytuację i nie da się złapać na tanią rzecz, ale będzie miał pełną świadomość tego, co to jest i co za tym się kryje. Cokolwiek by to miało być, nigdy nie daj sobie nic wszczepić do swojego organizmu, co by mogło mieć wpływ na twoje myślenie. Tak jest moje zdanie. Niemniej jednak wiemy, że ci, którzy nie przyjmą znamienia, ożyją i wraz z Chrystusem będą panować. A na koniec chciałbym nas przenieść w ostatnim tym slajdzie i w ostatniej myśli do tego, o co powinniśmy się zatroszczyć, abyśmy przyjęli. Myślę, że każdy z nas tutaj jest, kto tę bramę przeszedł. Ale napisane jest, że tym, którzy Go przyjęli, Jezusa, Bóg dał prawo dać się dziećmi, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Więc jeżeli mamy coś przyjmować, to przyjmujmy Chrystusa i nie tylko raz w życiu, ale na co dzień. Jego słowo, Jego obecność, Jego prawo, Jego słowa, Jego myśli, Jego wolę dla naszego życia. Kochani, o tym temacie jeszcze z pewnością wiele można mówić. Ja tylko rzucam pewne myśli, ponieważ już naprawdę trzeba kończyć. Jeśli Pan Bóg pozwoli, to będę aktualizował te informacje, ponieważ ja mam gdzieś taką, taką,
taką naturę, takie spojrzenie, że bardzo się tym interesuję i staram się to wszystko jakoś skonfrontować z Bożym Słowem. Miejmy tę świadomość, że rzeczy się dzieją na naszych oczach i to bardzo, bardzo prężnie. Zostańcie z Bogiem, niech was Bóg błogosławi. Amen.